Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o metaforach. Metaforach związanych z duszą. Otóż kiedyś już odnosiłem się wielokrotnie właściwie do frazeologizmów. Frazeologizmów, które często złożone są z idiomów języka naturalnego. W języku polskim mamy tak samo jak w każdym innym języku naturalnym mnóstwo frazeologizmów złożonych z idiomów. No, choćby takie, jak na przykład otwiera mi się nóż w kieszeni, to jest ewidentny idiom związany z frazeologizmem. I tutaj podstawą tych wszystkich frazeologizmów i idiomów jest metaforyczność. I kiedyś przykuła moją uwagę metafora związana z takim wyrażeniem staropolskim szczera prawda. Co oczywiście dzisiaj oznacza to samo. Tyle, że bez, tej, bez tego pochyłego E, czyli szczera prawda. Szczera prawda, według słownika etymologicznego Aleksandra Brücknera pochodzi od prawdopodobnie od szerokości, od szeroka prawda. Jeżeli byśmy przełożyli to szczera prawda, to oznaczałoby wprost szeroką prawdę. Nie do końca. Przychodziło mi do głowy, co może oznaczać szeroka prawda, w jakim sensie szeroka prawda może być szeroka albo wąska. W sukurs przyszedł mi dzisiaj pewien wywiad z jednym ze znawców spraw rosyjskich, w którym pada sformułowanie będące frazeologizmem języka rosyjskiego, i to sformułowanie oznacza. We współczesnym języku rosyjskim idiomatycznie określenie kłamania. Zamiast słowa kłamać po rosyjsku, czyli łgać, po polsku też zresztą można łgać, można powiedzieć łżesz, można użyć frazeologizmu krwić duszoj. Krwić duszoj, czyli dosłownie krzywić duszę. Dopiero kiedy przypomniałem sobie, jak wielką rolę odgrywa w mitologii rosyjskiej idea duszy rosyjskiej duszy, która jest olbrzymia, przeogromna, niemalże nieskończona, pomyślałem sobie, że ona musi przelewać się z jednego podmiotu w drugi, z jednej duszy w drugą. Ta dusza musi się rozprzestrzeniać, bo ona jest olbrzymia. Ona jest. No i Wtedy, kiedy pojawia się niebezpieczeństwo tej, tego przelewu, wylewu, wtedy właśnie można mówić o krzywej duszy. Krzywa dusza to synonim kłamstwa. Krzywa dusza dzisiaj w Rosji można powiedzieć, rządzi, bo propaganda putinowska jest u szczytu. Krzywa dusza rządzi, dlatego że. Jak podają oficjalne badania, od 70 do 80% rosyjskiego społeczeństwa popiera oficjalną politykę Putina i wojnę, chociaż nie używa się tego słowa przecież, to jest specjalna operacja wojskowa wojnę w Ukrainie. Krzywa dusza ze współczesnego języka rosyjskiego może odpowiadać także w pewnym sensie pewnie, Ketmanowi, o którym pisał Czesław Miłosz w latach 50. w Zniewolonym Umyśle. Zniewolony Umysł powstał w czasach stalinowskich. Napisany został w 1951, wydany w 1953. I właściwie ten Ketman to jest szczególnego rodzaju zjawisko. Z arabskiego słowa pochodzi, oznacza ukrywanie, zatajanie. W islamie. Oznaczało ni mniej, ni więcej, tylko zaparcie się wiary, które w pewnych okolicznościach jest dopuszczalne pod wpływem zagrożenia życia. No można powiedzieć, że taki zniewolony umysł, Ketman, Ketman, czyli zaprzeczanie sobie, w pewnym sensie obłuda, że to wszystko może mieć miejsce, Właśnie w czasach stalinowskich. Miłość był bliski czasom stalinowskim, ale putinowska Rosja, w tym sęk właśnie miała czas, żeby rozwinąć skrzydła, można powiedzieć. Gary Kasparow, genialny rosyjski mistrz szachów, w 2015 roku w książce Nadchodzi zima, w książce Nomen omen, nadchodzi zima. The winter is coming. Putin stwierdzał on tam to taka nowsza wersja Hitlera. Świat Zachodu musi w 2015 roku facet to pisał. Musi natychmiast odciąć finansowanie reżimu Putina, e, odcinając go od dochodów z paliw kopalnych. W 2019 roku, czyli trzy lata przed wybuchem tej Obecnej wojny w Ukrainie. Podobnie ostrzegał przed Rosją Putinowską genialny historyk amerykański, który także mówi po polsku, bo interesuje się dziejami środkowo Europy, Europy Środkowo-Wschodniej. Timothy Snyder ostrzegał przed wpływami. Putinowskiej propagandy w znaczeniu takim, że ostrzegał przed agentami wpływu, którzy mocno ingerują w różne kraje nie tylko w USA, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także na przykład w Polsce. Dlatego jedyną pomocą skrzywionym duszą będzie po prostu prawda. Szczera prawda może naprawdę wyzwalać. Szczerej prawdy boją się wszyscy dyktatorzy, także ci jeszcze nie do końca wykształceni, tak jak to ma miejsce na przykład w Polsce, bo ta polska dyktatura jeszcze nie ma dojrzałej formy. Skrzywiona dusza potrzebuje prawdy, żeby się wyprostować, żeby kroczyć dumnie. Skrzywiona dusza musi się wyprostować. Putin jest dyktatorem. W Polsce funkcjonuje mnóstwo dyk nie dyktatorów jeszcze, ale mnóstwo agentów wpływu, propagandy putinowskiej. Nie dajmy się zapanować obłudzie, nie dajmy zapanować nad sobą obłudzie i zakłamaniu skrzywionych dusz. Zupełnie na marginesie, jako filolog, odnotować muszę, że rosyjskie kriwit może zostać przetłumaczone na polski jako zniekształcony, zniekształcić. Wybrałem skrzywienie nieprzypadkowo, ponieważ po łacinie skrzywienie krzywa to jest inaczej pisana przez C, kurwa. Notabene krzywa dusza to inaczej po łacinie anima, kurwa. Jedynie prawda nas wyzwoli, kłamstwo, obłuda, Propaganda może nas ketmanić i zakrzywiać